Więc okej, witam w Unbox That Shed. Dzisiaj będzie, tak jak wcześniej wspominałem, pierwszy unbox zrobimy z Magica. Drugi unbox natomiast będzie Pokémon Mythical Manhappy. Kurwa, cieszę się niezmiernie. Więc dobra, zaczynamy od tego. Nie pamiętam, ile tam było kart do przodu, ile do tyłu w Magicu, więc jedziemy. Jak jedziemy? No dobra. Polujemy na rary, trójwymiary. Komony wiadomo też przydatne. O, widzę kurwa, że widzę konkreta. Dobra. Więc mamy. Akun Flimseeker. Flimseeker. Nie wiem jak widać, bo tu ciemno troszeczkę. Akum Flimseeker, muszę z tej strony siąść, widzę, zasłaniałem całe kurwa światło, dobra. Mamy Zulaport Chainmage. I to jest zwykła common. Kolejny Expedition Raptor common. Mamy Brute Strength, czyli brutalną, kurwa, siłę common. Mamy jeden land bodajże, nie, to też common. Wasters, już myślałem, że będzie land. Nieważne, nie ma landa. Na razie przynajmniej. Jest Kozilek Shrieker, czyli krzykacz, kurwa. Mamy, to też jest common. Kolejny, też common. Negate. Kolejny common lead the example. Elemental Upspring, Warden of Geometries, Submerged Boneyard, czy jakoś tak. Grasp of Darkness. Kolejny common. Oczywiście. Nie ultra nawet. Kozul Tor Collector. O kurwa, rar. Dobra. Mamy rara. Nie jest to trójwymiar, co prawda, ale Ruins of Oran Rift. Jak widzicie, jest to rarek. I kolejna karta, bardzo przydatny, to jest land bodajże, Swamp, Basic Land. I kolejna karta to jest Knight Oli. Kurwa, to jest trade card, token card, tak zwany. A z tyłu Gideon Jura. Bardzo ładnie, bardzo przyjemny pak, bardzo fajnie się to zaczęło. Tutaj mam jeszcze common Akum Flimseeker, a to początek. Dobra, to mamy dwie karty w tej chwili. No tu się nie możesz mi zamykać teraz, bezczelny chuj. Więc mamy dwa konkrety, kurwa, ja nie wiem jak to zrobić, żeby było bardziej widoczniej. Widoczniej na widoku. Dobra. I drugi paczek sobie, kurwa, nieboraczek się otworzy. Zobaczymy, co tutaj trafiemy. Zobaczymy, co trafiemy. Kurwa, jaki konkret mi się trafił. Już to widziałem. Nie mogę tego widzieć, kurwa. Dobra, wy też nie możecie tego widzieć. Hideo Settlement. To jest common. Mamy Zada Commando common. Mamy Witness the End common. Kolejny common Spawnbinder Mac common. Kolejny common Expedit. Kolejny common Kozilek Translator.
Kolejny common Elemental Upspring. Bodajże się powtórzyło. Nie jestem pewien. Kolejny common Comparative Analyst. Kolejny common Abstruse Interference. Kolejny też jest common Tyur Pathwinder. Powtórzyła mi się. Mamy ultra common Cliffhaven Vampire. Kolejny ultra Essence Depleter, czy jak tam to kto zwie. Kolejny ultra Step Glider. Kolejny rare Kozilek Return. Dobra, to mamy już jednego rara. Jedziemy dalej. Land teraz. Dobrze, land. Rar to chyba tu. Tak, to jest rary. I mamy trade token Eldrazi Scion. Powtórzył mi się, co prawda. Ale jest. A z tyłu to się już nie powtórzyło. No kurwa. Takie ciekawe. Trochę inaczej ta karta wygląda ze względu na tył. Można powiedzieć, że to jest już, że to są dwie różne karty ze względu właśnie na to, ale kurwa, no jest. W takim razie ja dziękuję za obejrzenie. Żadnego niestety holo, no ale holo nie ucieknie. No w takim razie jeszcze raz dziękuję i na razie. No, zapraszam na Unbox That Shed Pokémon Mythical Pokémon Manhattan. Na razie.